Dzień dobry. Ostatnio, kiedy byłem w tej parkowej wodzie, jakieś 2 tygodnie temu, mniej więcej, mówiłem same takie karasie, albo przeważały takie karasie. Nie potrafiłem dobrać się do większych ryb. Właśnie widzę chyba dlaczego. I miałem pewien plan na to łowienie, ale od razu wprowadzamy modyfikacje, bo przede mną są całe chmary ryb przy powierzchni. Czegoś takiego jak tutaj jeszcze nie widziałem. Na całej wodzie są 3 takie grupki ryb, które pływają w kółko po prostu. Z tej odległości wydaje się, że to szprotki. Ale nie mam pojęcia, będziemy próbowali się do nich dobrać. O, teraz się rozdzieliły na 2 grupy. Tutaj jest jedna i 5 metrów w lewo jest druga. Ale niesamowity widok. Ale nie wiem jakich, obawiam się, że trochę małych. Kto nie spróbuje, ten nie złowi, wiadomo. To też zaczynamy niestandardowo, jedną wędką od Pellet Waglera. A właściwie nasz Pellet Wagler będzie działał jako kukurydzowagler, bo jedziemy na kukurydzę. Tylko sprawdzę, czy dobra. Nie wolno ryb truć. Całkiem. Następne ziarenka też dobre. Nie mam pojęcia, jakie to ryby, ale widać ich całe chmary miejscami. Mnóstwo ich jest po prostu. Wydają się malutkie, ale nie wiadomo. Woda zmienia, wiecie. Sprawdzimy. Przede wszystkim chcę złowić po raz pierwszy w życiu rybę na Pellet Waglera. Inną niż wzdręgę. Wzdręg złowiłem bardzo dużo, nic innego nigdy. A to będzie moje podejście numer kolejne. Myślę, że w okolicach 20. Dosyć małe ziarenko. Haczyk numer 12. Jedziemy z tym. Oczywiście ryby cały czas były dokładnie przede mną, a teraz już ich nie ma. Wystarczyło, że się rozłożyłem. Chociaż jedną chmarę jeszcze widzę. Ja chyba po prostu rzucę w tę chmarę. Zobaczymy, co się stanie. Spłoszyłem ryby. Także nie był to najlepszy plan w moim życiu. Mogłem rzucić dalej i wprowadzić, ale małe kroczki, wiecie. Na razie nawet nie strzelam, bo ja tam widzę te ryby w okolicy. Zobaczymy. A czy nie będę strzelał tam, będę strzelał już tam, gdzie będziemy łowić. Natomiast trochę mnie już znacie. I niestety znacie też moją gorszą stronę, czyli tę leniwą. Z miesiąc temu, może 2 tygodnie temu, urwało mi się to ten wichajster od procy do trzymania. O, ryby płyną w spławik. Zobaczcie na to, przecież to się nie dzieje. Ja nie myślą tam tej kukurydzy zjeść. O, próbują. To cofam. Ale to wygląda jak szprotki na morzu. Mamy rybę. I to nie taką małą. Ja pitole. Udało się. A to będzie moja pierwsza oficjalna ryba na Pellet Waglera, jeżeli to nie jest wzdręga. A to nie jest wzdręga. To już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Karaś. W sumie fajnie. Oj, spokojnie. I powiem wam, to jest od razu większa ryba niż łowiłem na spławik. Jest znacznie większy. Nie jest to wielki karaś, nie? Ale taki 30-tak już może być. No to gościu, zrobiłeś mi zajęcie na dzisiaj. No, zasuwaj. Pięknie. Od razu muszę ostudzić optymizm. To nie jest tak, że te ryby są wszędzie przy powierzchni. One po prostu były u nas chwilę. I tyle. I będziemy próbować je łowić. Może tutaj popełniałem błąd. Niepotrzebnie strzelałem pod waglera. Może wisząca kukurydza by wystarczyła. Teraz widzę ryby z prawej, więc rzucimy w prawo. Zobaczymy. Rzuciłem w ogóle obok ławicy, ale trzeba by wrócić do takiego poważnego łowienia, tak, bo to wiecie, chwila zabawy. Zaraz spróbujemy połowić na poważnie. Przypadkowa rybka się trafiła? Wiesz, już jest dobry dzień, po prostu. Wracając do procy. Urwał mi się ten wichajster, miałem to naprawić w domu, oczywiście zapomniałem. Zaczniemy bez. Czyli po prostu po kilka ziarenek kukurydzy, gdzieś tu będę mieszek trzymał na dole. Może być. Zaczynam tak po 4-5 ziarenek, później będziemy się ograniczać. I będę łowił na maksymalnym zasięgu procy. Dodatkowo znikły ryby stąd. Nie mam pojęcia, gdzie są. Teraz już, żeby łowić w tym miejscu docelowym, to biorę procę. Kilka ziarenek. I samym waglerem rzucę trochę dalej, wiecie, żeby zatopić żółkę. Jedziemy z tym. W ogóle bardzo fajnie, że te ryby widać, bo będę widział, czy zbliżają się w stronę Wagglera, czy nie. I póki co, tak sobie już strzelam z 3 minutki, to nie. Właściwie to mam wrażenie, że co strzał są dalej. Już na spokojnie. 3 ziarenka, 2 ziarenka. Co 15 sekund, co 30. Zobaczymy. Kurde, nie widziałem nic przy powierzchni, branie było. No, intrygująca metoda łowienia. No, raz już spławik poszedł pod wodę, ale wypłynął. Ciekawe, czy jest kukurydza. Niesamowite. W jakim stanie? Bardzo dobrym. Mamy rybę. Ale tu mamy maliznę. Leszczyk? Nie, mały karaś. Ale za duży, żeby go podnieść na pewno. Trochę jestem w szoku, nie powiem. O, maluszek. A, słuchaj. Gdyby często zabierały kukurydzę, założymy Waftersa, Cornpowera pewnie, żeby też był żółty. Albo odwrotnie, założymy coś w innym kolorze, a będziemy myśleć, jak będą często ściągały kukurydzę. I robię to tak, rzut, dosyć daleko, strzał i ściągam ten kawałek, trzymając szczytówkę pod wodą, na końcu szarpnięcie, tak żeby jak najwięcej żyłki się zatopiło. Ale widać też wyraźnie teraz, że sporo rybek sobie nie jest w stanie z tym poradzić i niestety ruszył się wiatr. Poszło. Nie ma. No tak, tu może być trochę małych ryb. Zdjęła kukurydzę, zdjęła. Ale to pierwsze niewcięte branie, gdzie nie ma kukurydzy, jeszcze założymy. Jednego amura chcę tak złowić. Nieważne jakiego, a niech ma 7 cm jak trzeba. Może to będzie sposób na duże amury u mnie. Oj, ruszył się wiatr i strasznie znosi ta kukurydza. Nie radzą sobie. Albo szybko wypluwają, coś z tego. No, zostawimy im to chwilę. Niestety aparat twierdzi, że 30 stopni trochę za dużo. Musimy mu dać chwilę odpocząć. A tu jest chmara tych małych ryb, ale to nie mogą być karasie, to jest za małe. Myślę, że one są tej wielkości. Pewnie wzdręki, płoteczki. Ale cała chmara tego jest przy powierzchni. Przyjeżdżając mijałem pana, który łowił na metodę, na 2 kije. I od 5 do mojego przyjazdu, czyli gdzieś do 10, kompletnie nic. Jakaś obcierka, nie radzą sobie te ryby z tym. Kukurydza jest po prostu wyssana w środku. Nie pamiętam, na czym skończyłem. Pan nic nie złowił, same obcierki właśnie tej szarańczy przy powierzchni. Pan siedział gdzieś tu zaraz w lewo, także pewnie mu wchodziły linki od czasu do czasu. Większych ryb przy powierzchni nie widziałem ani jednej, same takie. A jedną większą już złowiliśmy, nawet 2. Jest ok. Ale ten spławik pracuje, to jest wow. Ale myślę, że już za chwilę założymy Waftersa, to jest bez sensu łowić w ten sposób. One po prostu wyżerają kukurydzę, a założymy małego Waftersika, powinno być lepiej. Jest. Ale znowu malizna. Chociaż coś walczy nawet. Tyż karaś, tyż karaś. Niestety na razie ten pierwszy był największy. Nawet się wypiął gość, pięknie. Maluszek, nie chcemy. Dobra, robimy tak. Strzał i idę po kulki, bo nie wiem, gdzie mam. Także zaraz wracam. Szybko poszło, weźmiemy taką, czyli korna, i weźmiemy tego jaskrawego bardziej. chwilę nie patrzyłem, szkij zapierało. Znaczy, wiecie, szczytówka się zgięła mocno. Wygląda trochę poważniej. Chociaż już się poddało, więc pewnie też mamy karasia. A, nie chcę by samych karasi. Ale ten już jest fajny. Chodź. Jak płynął. O, wypiął się. Grzeczny karaś. No karaś. Do wody. No i teraz piękna sprawa, po prostu rzucam z powrotem, bo mam waftersa, nic mu nie jest. I znowu załowisko, kilka obrotów, szarpnięcie, zatopiona żyłka. Wagler powinien być mniej więcej w tym samym miejscu. Trochę dużo mi się strzeliło i niezbyt dokładnie. Też nie szkodzi. Natomiast tutaj z lewej widać takie plamy wielkie, a to wygląda jak sardynki po prostu, to są takie rybki. Może takie. Jak moje szprotki ulubione w pomidorach. Coś takiego. Było kilka szarpnięć już takich, wiecie, które wyglądały na brania, ale spławik zaraz wypływał. Więc myślę, że będziemy się trzymać takiej zasady, że spławik znika i jeszcze parę sekund zaczekam. Jeżeli nie wypłynie, to próbujemy, bo bym musiał przerzucać co dosłownie kilka sekund, bo bym musiał bardzo często przerzucać, a gorąco, sami rozumiecie. Próbujemy głupiej rzeczy. Widzę chmarę drobnicy, rzucę za nią. Oj, się spłoszyło. Ale wprowadzę gdzieś tam, gdzie były. No zobaczcie. Widzicie to na szczytówce chyba. Jest. Okej. Okay. Trochę jak spinning na białoryb. I znowu mały karaś. Okej, okay, musimy gdzieś zlokalizować trochę większe ryby. O, ale wszystkie te karasie się same wypinają. Na maluszek. I to myślę jest największy w tej chmarze jaki był. Poszedł? Nie poszedł. Poszedł. Dobra, muszę to zrobić jeszcze raz. Bo muszę. Czuję. W ogóle obstawiam, że ten karaś to był podpięty. Miał taką rankę z boku. Wszyscy jak zwijałem, to go zaczepiłem przypadkiem. Zgodnie z oczekiwaniami taki dziwny rzut w ławicę ryb po prostu nie działa. Znaczy raz coś podczepiłem i tyle. Fart. Więc wracamy do normalnego łowienia. Oczywiście w międzyczasie coś tam postrzelałem. No zobaczymy. A, nie ma z tego nic. Oj, oj. Ale było jakieś branie chociaż. Ciekawe takie łowienie, nie? Właściwie można by wziąć jedną wędkę, podpórkę, kukurydzę, procę, siedzenie i jedziemy. A teraz widzę tę gromadkę tutaj bardzo blisko, tej szarańczy małej. To są chyba płotki małe. Tak to wygląda. Aparat nie jest w stanie tego wyostrzyć niestety. A ja oczywiście liczę na te rybki trochę większe. Ale nie wiem, czy tu są. To jest pewien problem. Natomiast popróbujemy trochę w ten sposób. Jak się znudzimy albo coś takiego, to jeszcze spróbujemy Sinking Bomba. To jest pewna komplikacja. Nie mam szczęścia do tej procy. Poprzednią taką miałem rok. I nic się z nią nie wydarzyło. Prawie przez rok. A ta od trzeciego wyjazdu mi się rozpada. I jest to pewien problem przy łowieniu na Wagglera, bo chyba nie mamy już procy. No, nie mogło być też za dobrze. Można by skrócić gumę, tyle że już nie mam trytytek. Chyba że gdzieś mam jeszcze zapasowe. Poszukam. Weźmiemy starą procę, ale z jakiegoś powodu jej przestałem używać, już wiem z jakiego. Aha, tu się odłamał plastik. Niedobrze. To szukamy czegoś dalej. Co my tu gdzieś możemy mieć? Mamy taką wielką procę, ale przecież tym to nie strzelę, nie? Ale sprawdzę. Poważniejsze argumenty. Ujejku. Trochę bliżej leci. To co robię chyba nie ma większego sensu, ale i tak będziemy próbować. Rozstrzał jest na pół zbiornika. Nawet kaczka tu dostaje kukurydzę czasami. Natomiast ewidentnie brania się skończyły, nie? Te ryby już nie są tym zainteresowane. Nawet te karasie sobie poszły. Chyba że wpłynęło nam coś większego. Aparat po raz kolejny powiedział, że nie brałaki gorący. Nie będzie pracował w takich warunkach. Tak powiedział. Więc niech musi chwilę odpocząć. No nie, chyba musimy zacząć łowić dużo bliżej. Inaczej to jest chyba trochę bez sensu. Pławik nie wypływa. Linka się napina. Widzicie chyba? Ale ryby nie ma. Ciągnęła za Waftersa pewnie. Co za dziwne łowienie. No w razie czego będziemy pewnie strzelać peletem. No to jest proca raczej albo do kul, albo do właśnie większego peletu. O kaczko, odwagi to ci nie brakuje. Masz. Smacznego. Ryby i tak nie chcą brać, masz. Miałem pomysł, ale nikt nie mówi, że dobry. Obwiązałem to żyłką grubą 0,25. Pewnie się to przetnie zaraz, ale spróbujemy. Zobaczymy, czy w ogóle raz strzeli. Kurde, lepiej niż nowa. Za bardzo mi się to podoba, żeby tak głupio odpuścić przez jakąś procę. Kurde, działa. Ale fajne. Najlepsze jest to, że ja trytytki zapasowe mam. Kupiłem chyba 100 i nawet wiem, gdzie leżą na biurku, ale tam nie pomagają w naprawieniu procy nad wodą. Ja założyłem Waftersa w wersji mini, a mimo to ryby sobie nie radzą raczej. Od czasu do czasu coś przytopi ten spławik, ale momentalnie wypływa. Chyba zaraz spróbujemy Sinking Bomba jednak. Rzucimy tak jeszcze z 5-10 razy, czyli jakieś 5 minut nam to zajmie i jedziemy Sinking Bombem. O właśnie, znowu to samo. Spławik po prostu znika, wypływa i tak w kółko. Zacinałem już takie brania wielokrotnie i ani jednego nie chciałem. No szarańczowo, policja po ciebie jedzie. Fajne takie coś nowego. Tylko żeby fajne rybki nam się gdzieś wbiły. Ruszył się trochę wiatr. Oczywiście na tej wodzie nie widać, bo jest za mała. Natomiast spławik już nam się regularnie przesuwa w lewo. Pomimo zatopienia żyłki oczywiście. Ale z tego, co oglądałem gdzieś na filmikach u innych, przede wszystkim u zawodników, wiadomo, to zwykle branie wygląda tak, że ten spławik znika i wędka robi puh! A my tak nie mamy. A ja bym tak chciał mieć. A musimy poczekać na większe ryby. To jest ostatni rzut i jedziemy Sinking Bombem. Szarańcza sobie poszła już na drugą stronę, zupełnie. Znaczy płynie na drugą stronę, już jest tak z 50 metrów od nas, także już chyba poza zasięgiem rzutu, nie? Samym Wagglerem. Koniec tego dobrego, bo tu już od pół godziny gdzieś nie mamy ryby. Nie bawimy się tak. Przy okazji zestaw, jak jest zrobiony. Po kolei. Na żyłce, czyli lince głównej, najpierw 2 stoperki, później agrafka do szybkiej wymiany koszyków albo spławików, coś takiego. Znowu 2 stoperki, pętelka i do pętelki mamy dowiązany przypon, około 40 cm. Teraz Waggler odkładamy i na tą samą agrafkę zakładam Sinking Bomba. Mogę też założyć bombkę albo co tam sobie innego wymyślę. I taki jest właśnie plan, że teraz założę Sinking Bomba. Zrobimy z tego taki dosyć długi ten zestaw, żeby od Sinking Bomba do haczyka było około metra. Po to stoperki, żeby fajnie się przesuwało. Ależ to wolno opada. Uch. Jeżeli to też nie wypali, to już rozłożę... To już zapnę do tego bombkę i zrobię zwykłą metodę, bo powiem wam, takie rzucanie co chwilę przy tej temperaturze to już trochę boli. Trochę więcej kukurydzy i tam, gdzie spadła, leci Sinking Bomb. Trochę dalej mi zeszło, więc kawałek ściągnę. Luzuję kołowrotek, bo tu nie ma żartów podobno. I naszym sygnalizatorem brań dzisiaj, takim ala, do Sinking Bomba jest żyłka. Jeżeli żyłka zaczyna się mocno napinać, mamy branie. Kiedy zacznie się mocno luzować, znaczy, że nasz zestaw opadł na dno, ale i tak jeszcze nie zwijamy, odczekujemy chwilę, bo to, że sam Sinking Bomb opadł, nie znaczy, że opadł też przypon. Pierwsze szarpnięcie było, gdzieś po 20 minutach. O! Ach, spaprałem, jeszcze raz. Dzisiaj mamy taki dzień, zabawy, powiedzmy. Tak to nazwijmy. Ale na Pellet Waglera działo się o wiele więcej. Po prostu te ryby są przy samej powierzchni. No tylko nie możemy nic złowić od tych karasi. Ostatni rzut. Zobaczymy. Jak nie, to o, to co? To się jeszcze zastanowię, co. Ale myślę, że po prostu rzucimy bombkę. Przynajmniej do czasu, aż sobie nie rozłożę wszystkiego do metody. Zmiana planów. Wracamy do Waglera. Po prostu będę trochę rzadziej pod niego strzelał. I tyle. Ale łowimy Waglerem. Dlaczego jednak Waglerem? Bo Sinking Bomb jak spadnie na samo dno, to w sumie jest taka bombka, ale nic się nie działo, nie? Idę rozkładać wszystko do metody. I towar też zrobimy trochę inaczej, bo normalnie łowię pół na pół dynamik ze swimem. Dzisiaj zrobimy troszkę dynamika. Tyle. I sporo swima. Swim to jest ten pelet pracujący. Widzicie, ryby wszystkie są przy powierzchni chyba. Więc myślę, że to jest nasza jedyna droga. Myślę, że proporcje będą 4:1. I moczę około 70 sekund. Coś takiego. I wracam pod parasol. W słońcu jest nie do życia. Pellet Wagler ma tę fajną przewagę, że nie trzeba ciągle przerzucać, nie? Można coś dostrzelić, zaczekać. Pelet już minutę. Zanim włączyłem stoper, trochę minęło. W związku z tym, hop, niepotrzebne. Damy mu chwilę, żeby odsiąkło wszystko. Odsiąkło? Nie wiem, czy jest takie słowo. Żeby reszta wody wypłynęła przez sitko. Gorąco jest. Z Waglerem cały czas to samo. Od czasu do czasu mała rybka to przytopi i tyle. Próbujemy metodą i wymyśliłem to tak, że metodą łowimy tam, gdzie spadała kukurydza. Gdzieś w te rejony po prostu, więc dwie wędki będą bardzo blisko siebie. Tylko jedna u góry, druga na dole. I tutaj zaczniemy od... Tam mamy korna. No, ryba była, nie da się ukryć. To tutaj pojedziemy... Czym pojedziemy? Chyba Haribo. Czego mamy najwięcej? Żółtego. No i niech będzie żółty. Najpierw oczywiście zwiniemy Waglera, żeby nam nie przeszkadzał gdzieś tu bliżej. To by było coś takiego. O nie, tu jest więcej niż 2 metry na pewno. Myślę, że około 3-4. Będziemy mieli porównanie, co lepiej działa, po prostu. Mogłem też trafić na moment, gdzie te ryby nie chcą już brać. Co też jest dalece niewykluczone. Pod wodę, ale zaraz wystrzał do góry. Niestety aparat nie chce się nawet włączyć, a to chyba niedobrze. Ale to jest dosłownie tak. O, tutaj jest linia wody, on robi chłup i do góry. I tak co chwilę. Coś te rybki takie nie za duże chyba. Myślę, że takie karasie jak wcześniej spokojnie by sobie z tym poradziły. Natomiast na metodę nawet dotknięcia. To wyświadczyło o tym, że faktycznie dzisiaj przy dnie... Gdzie jest słoik? Nie widzę. No nie, nie ma. To, że na metodę nic się nie dzieje w tym miejscu, co chyba faktycznie świadczy o tym, że te ryby wszystkie są przy powierzchni. Albo bardzo ich dużo jest przy powierzchni. Ale w takim razie metodą sobie zaczniemy szukać czegoś innego. Bo to już drugi rzut chyba, albo trzeci. I tak kompletnie nic. Nie jest dobrze. A już bardzo długo jesteśmy bez ryby. Żadnej. Na Pellet Waglera też już nawet te mini rybki nie próbują chyba za to szarpać. Na metodę kilka rzutów. Nic. Więc myślę, że tak. Na metodę, chcąc łowić, powinniśmy iść gdzieś w zacienione miejsca. No właśnie, szarpnęło na Waglera. Albo gdzieś zaraz pod brzeg. Chyba zaczniemy pod brzegiem. Myślę jeszcze o zacienionym brzegu, czyli rzucanie gdzieś tam, pod tamten brzeg. Ale powiedzmy, że zaczniemy od rzutu bardzo blisko. Zobaczymy, co się stanie. Z 5. raz już teraz wcinałem i nic nie ma. Muszą być gluty. jest pławik? Jest, dobra. Ta szarańcza dobrze świadczy o tym, że można sobie tu w zimie pewnie połowić, bo takich rybek jest od groma. Więc jest szansa, że coś czasami będzie brała. Druga strona procy dla odmiany. Nie powodzi się coś dzisiaj. Zrobimy tak samo, żyłką, owijkę, będzie dobrze. O. No i też nie ma. No. Ogryzę zaraz. Obwijam tak 20 razy, żeby to było grube, duże. Żeby była jak najmniejsza szansa, że się to przetnie. Szarpnęło coś metodą raz pod nogami. Raz i koniec. Niestety. Ale kompletna cisza się zrobiła. Myślę, że na waglera szarpią nam płotki, które sobie po prostu z tym nie poradzą. Raczej. Na metodę nie możemy się wbić w nic. W nosie nas mają już te ryby. Dobrze się zaczęło po prostu. Ale dzięki temu złowiłem swoje pierwsze ryby na peleto, kukurydzo, wafterso, waglera. Jakoś tak by to wyglądało. Och, coś zrobimy z tą metodą. No, myślę, że tu jakaś bardzo mała rybka próbowała. Może spróbujemy po prostu rzucić daleko. Jestem sam na wodzie, mogę szaleć. Ostatnie ziarenka kukurydzy z tej puszki. Zaraz skoczymy po nową. Mam pomysła na waglera. Zrobimy tak, że założymy po prostu dużą kulkę. Duże. Nie będą już tego dziewały płotki pewnie. Jest szansa, że coś już to łyknie z haczykiem. Dodatkowo zmienimy kolor, może będzie bardziej prowokował ryby. No wie, tak spławik się rusza jeszcze bardziej niż wcześniej. Robimy coś dziwnego. Nie wiem, o której zaczęliśmy, ale zbliża się 14 i od bardzo dawna nie ma nic. Na metodę nie ma obcierki, na waglera nawet się już nie przytapia. Spróbujemy zrobić cokolwiek. I mówiąc cokolwiek, myślę naprawdę cokolwiek. Sprzęt tu zostaje cały. Bierzemy wędkę, podbierak, kukurydzę i aparat. Wycieczka. Dlaczego? Bo u mnie nie ma ryb przy powierzchni, nic. A przed chwilą byłem się przejść, zobaczyć. I kawałek dalej już są. Nie chcą podejść do mnie, to my podejdziemy do nich. Tylko gdzieś się wbijemy, ładne miejsce. Na wstecznym? Dobra. Bo właśnie wszystkie spłoszyłem. Metoda oczywiście zwinięta. Siadamy, próbujemy. To się nie może tak skończyć. Ryby po prostu od nas odpłynęły, nic więcej. Mam kukurydzę nową. Oczywiście sprawdzałem, czy dobra. Ale i tak popróbujemy, przynajmniej chwilę. Zobaczymy. Założonego mam waftersa. Dalej, pomarańczowego. Może akurat. Jakby się coś miało dziać, zaraz przyniosę tu parasol. Natomiast mam wrażenie, że już jest po prostu za gorąco nawet na waglera. Wróciłem i nie wypływa. Mamy. W końcu. I nie wiem co to może być, ale szybko odciągnąłem tam, gdzie widzę te ryby. Nie bądź karasiem. Poszedł. Ale to dobrze. Znaczy średnio, jak teraz o tym myślę. Natomiast branie było, ale zmieniłem, znaczy zdjąłem waftersa i po prostu po chamsku na haczyk założyłem kukurydzę jedną. I tak samo zrobię teraz. Hop. Kurczę, coś mi napłynęło. Tam gdzie strzelałem, rzucimy obok. Myślę, że po prostu trafiłem rybę. Bo branie było od razu. Znowu natychmiast po rzucie. Nie zdążyłem włączyć aparatu i znowu karaś. Nie chcesz się też wypiąć? Chyba nie preferuję. Zapięty jesteś? No zapięty. Maluszek. Hop. Ale sami widzicie, tu się coś dzieje. Tam gdzie siedzieliśmy, no to już były... A myślę, że z 2 godziny bez brania. Na początku myślałem, że to opór waglera, ale jednak mamy wzdrękę. Się powodzi. Dobra, założyłem większą kukurydzę i jedziemy. Aparat niestety nie daje rady. następną albo następnego, bo pewnie karasia znowu. Tak? Czy nie? Nie! O kurde! Dobra, dzień udany może być. Już mi się podoba. Chodź, 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 pięknisiu. Nie wiedziałem, że taką piękną rybkę też się da na waglera złowić. No w końcu taki pięknisz się udał. Dobrze, dobrze. Chodź, gościu. No. Do wody, do wody, do wody. Poszedł. Szkoda trochę tylko, że taki malec, ale pozytywnie mnie zaskoczył, że nie jest karasiem. I w końcu złowiłem jakieś normalne ryby na waglera. Myślę, że wiem już, na czym polega cały problem, że ja ich nigdy wcześniej nie łowiłem. Mianowicie tych ryb musi być po prostu dużo przy powierzchni. Jak ja tutaj, wiecie, widzę całą chmarę ryb i czekam na branie po 10 minut, a to tych ryb musi być naprawdę dużo, żeby chciały brać pewnie. Kurczę, tak mi się słońce odbija, że ja właściwie nie widzę tego spławika teraz. Zobaczyłem dopiero w momencie, kiedy wyskakiwał. No trudno. Ale złowiłem lina na waglera, więc jestem zadowolony po prostu. Fajne takie, żeby się poopalać, wiecie? No płotka. Jakieś wielkie ptaszysko zaatakowało kaczki. Kolejny gatunek, to już czwarty dzisiaj. Opa. W ogóle teraz dosyć długo czekamy na te brania. Znaczy długo, krótko. Gorąco jest, pamiętajcie. Natomiast takie trochę pewniejsze się zrobiły. Ale nam się ryby wielkie rozkręciły. Huhu! I się dzieje. Ale coś się ruszyło jednak. Płoteczka. No trudno. Myślę, że 99% tych brań wcześniej to były właśnie płotki, tylko korzystając z łosa był duży problem, żeby się wcięły. A ryby w ogóle przesuwają się do naszego stanowiska, także na szczęście zaraz tam wrócimy. I takie przyłowy się zdarzają. Fajny. Ostatni rzut, już nawet nie strzelam i wracamy, bo nie dam rady już w słońcu. A widać, że ryby płyną w lewo, także akurat się tam rozłożę i powinny dopłynąć pod nasze stanowisko. Coś mi się żyłka napięła, a nie widzę waglera, może lepiej sprawdzę. No bo coś jest, ale znowu nie o to nam chodzi. Będziemy odławiać płotki i wzdręgi pewnie do czasu. Nie wiem do jakiego czasu. Wzdręga, wzdręga. Wróciłem na kosz przy okazji i rzuciłem metodę. No maluszek. Nie radzą sobie z pociągnięciem zestawu całego. Chyba zaraz wrócimy po prostu do waftersów. Jeszcze muszę robić takie rzuty, bo parasol nad głową. Na metodę zmieniłem podejście. Założyłem kanibala małego i będę po prostu łowił gdzieś przy brzegach. No cieszę, że są pierwsze ryby na waglera, wiecie, ale jednak człowiek tak liczył na jakieś karpie, może amurki, coś ten, ale się przeliczył na razie. Dobrze, że mam parasol, bo nie wysiedzielibyśmy. Trochę szkoda, że nie poszedłem na drugą stronę, ale tam nie ma ryb chyba, nic nie widać. O, nie ma kukurydzy. Jak co rzut? Zaraz wrócimy do waftersów. Ta drobnica nas zjada po prostu. I właśnie to jest ta szarańcza, te wzdręgi i płotki, które widuję. Metoda się nawet ruszyła raz. Ale tylko jeden raz. Jakiś optymizm we mnie wchodzi teraz. Teraz pojawia się tak troszeczkę chmurek na niebie. O, tam. Może rybki się pobudzą przy chmurach. Niestety obawiam się, że też wykończyłem trochę aparat. Coś się nie chce włączać. Dobra, sprawdzimy tę metodę. Czy tam nie wisi jakaś mała rybka. Ale nie wisi. A ja aż nie wiem, co myśleć o tym łowieniu na waglera. Dziwne. O, nie złapałem. Nikt nie widział. Bardzo specyficzne to łowienie, takie aż ciężko określić moje odczucia co do tego dzisiaj. Może gdybyśmy trafili, wiecie, jedną, dwie większe rybki, to by było trochę inaczej, ale póki co nie trafiamy. Mam nowy plan. Przygotowałem sobie kanapki na dzisiaj. Dzisiaj mam więcej pomysłów niż przez całe życie do tej pory. Weźmiemy kawałek skórki z chleba, trochę za duży, na pół. Założymy ją na haczyk, na push stopa, będzie łatwiej i bezpieczniej, podejrzewam. O, taki dosyć spory, nie? No, ale zobaczymy taki. O! Ciekawe, czy coś nam to z powierzchni zbierze. To już by było też ciekawe. O, źle rzuciłem, ale no nie powinno to wyjątkowo chyba dzisiaj przeszkadzać. Chleb raczej nie utonie, nie? Nie. Widzę go obok spławika zaraz. Muszę sobie zrobić przerwę, po prostu. Także kanapeczka z pysznym pasztetem. Smacznego. Chleb szybko spadł. Poprawiamy. Mało rybki zainteresowały się tym momentalnie. I niestety. Po prostu widziałem, jak do niego doskoczyło ze 100 rybek i chleba nie ma. Oczywiście 100 w takim cudzysłowie dużym. Jest ryba na metodę! Wow! I to jest potwór! O, deszcz! Cóż za potwornie wielki, nie? Ale nie wyblankowałem na metodę, to się ceni. Opa. Zaczynam odnosić wrażenie, że tu chyba nie ma za dużo większych ryb, wiecie? Chleb, zero szans na łowienie. Natychmiast znika. Pozostaje nam kukurydza. Poza tym zanosi się na deszcz. Chyba widzicie. I to taki intensywny. Jeszcze bliżej brzegu. Oj, natychmiast. Oj, nie ma ryby. Oj, oj. Czy jest? Coś poczułem, ale... Nie, no nie ma, nie ma. Dziwny dzień. Nie bierzcie go do siebie. Tak nakombinowane dzisiaj wszystko. Z średnimi efektami. Ale kiedyś człowiek musiał spróbować złowić jakieś ryby. Nawet nie było brania. Po prostu wisiał i się nie ruszał dziad. Ale ma dziwny kolorek, taki zielonkawy. Dawno nie widziałem takiego. Drugi lin. Dzisiaj wygrali jednak, ale pięknie wpadł do wody. Kurczę, może waglerem też powinienem był łowić teraz przy brzegu, a niepotrzebnie tak daleko. To, że widziałem ryby, mnie trochę zmyliło. I mamy tę samą sytuację, co wcześniej. Powiedziałem wam, że coś uderzyło. Nie było brania już dalej. I tu po prostu wisi ryba. Większy leszczyk. Trochę się zmieniło. Odwiedził mnie kolega. I... O, zaczep. Ech. Moje wędki złowiły jednego lina, 3 karasie, 2 leszcze, kilka płotek i nic więcej. Ale nic większego się nie trafiło nadal. Puścił. O! To przyłów. I ryby biorą i na metodę, i na waglera. Fajne. Jeszcze chwilę posiedzimy i do was wracam. Wracam do was na samą końcówkę łowienia niestety. Po wyjęciu jeszcze kilku karasi. Zdręk, leszczy, chyba jednego lina, bo trochę się zagadaliśmy z kolegą. Dawno się nie widzieliśmy. I co tu dużo mówić? Ryby się odpaliły, kiedy zaszło słońce. Nawet na waglera. Po prostu zaczęło się dziać. Pewnie teraz, jak już wszystko włączyłem z powrotem, to po wszystkim. Ale z uwagi na zbliżającą się burzę, zacznę pakować graty lepiej. Tylko dostrzelę pod waglera. Zauważyłem, że dużo lepiej działa, dzisiaj przynajmniej, jak strzelam dużo. Rzadko, a dużo. Zaczęło mżyć. Nie jest dobrze. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze na prognozie, co to będzie. Tu nie ma kukurydzy. Widziałem, jak coś skubało. Ale chyba nas czeka ekspresowe pakowanie. Niekolorowo się robi. Oj, niekolorowo. O, i moje mocowanie nie wytrwało próby czasu. Chyba, że się jeszcze uda naciągnąć z powrotem. Udało się. Spaprałem branie jeszcze. Ajajaj. No tak, na koniec to już będziemy tempo smoka odpalać. Przecież te ryby zaraz tutaj tak ruszą. Wiadomo, nie? Że już po wszystkim. I teraz ryby zaczynają brać. Można było przyjechać na ostatnie pół godziny. Proca wymiękła do końca. Jeszcze raz przerzucimy tylko metodę i pakujemy ten mandżur do końca. Brania na metodę wszystkie miałem pod brzegiem, tak jak później rzucałem w prawą stronę. Zrobimy tak samo na sam koniec. I to będzie ostatni rzut na metodę. Akurat spławik wypłynął. Rozwaliłem procę, ponownie już nie strzelam, więc pozbywam się kukurydzy, ale zostawię ją tutaj, by miał jeszcze rzucać. Peletu do metody. Pakujemy. Wszędzie dookoła grzmi. Nie będę ryzykował, wiecie, żeby się coś nie stało głupiego. Wolę uciec. Udało się połowić pierwsze ryby na Pellet Wagler. Fajnie, ale już wiem, że to nie będzie moja wymarzona metoda połowu. Masa roboty. Z drugiej strony, kiedy na metodę nie działo się nic, na Wagglera jednak coś było. Oficjalnie chyba mogę powiedzieć, że się była ryba spadła. Oficjalnie chyba mogę powiedzieć, że się poddaję na dzisiaj. Ale i tak fajnie było. Tylko trochę gorąco. Waggler odpalił. Najważniejsze. Coś innego. Także dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.